Ilu z Was korzysta ze Scruma w Waszym procesie codziennego wytwarzania programowania? Wiele. To dobrze, będę miał więcej roboty. Nazywam się Mateusz i codziennie wdrażam, uwaga, Scruma w instytucjach państwowych i w projektach rządowych. Jak da się? Słucham? Zbieramy Cię więc, nie ma. Da się. Okazuje, że się da. Chłopaki są bardzo, bardzo otwarte. Wcześniej pracowałem w Allegro i mi koledzy mówili, że będę chodził w krawacie. Zaprawdę, powiadam Ci, jeszcze 2 stycznia przyjdziesz do pracy w krawacie. Jakoś w krawacie nie przychodzę. A Agile'a też mówili, że nie będę miał okazji w ogóle go tam wprowadzić i wszyscy będą zamknięci. Jakoś jeszcze ścianę głową nie uderzyłem i udało się. Ogólnie Scrum stał się chyba takim podstawowym systemem wytwarzania oprogramowania. Jeżeli na rynku Agile, na rynku w ogóle agile'owym, Scrum zajmuje pierwsze miejsce, a na drugim miejscu jest hybryda, łączenie Scruma i Kanbana. Miałem przyjemność pracować właśnie w tym hybrydowym systemie jakieś 2 lata w poprzedniej pracy. Muszę powiedzieć, że ani Scrum się nie nadaje do wszystkich rzeczy, ani Kanban się nie nadaje do wszystkich rzeczy, ale obydwa te systemy połączone naprawdę pokazują takie ząbki w organizacji naszej pracy. Uwaga, bardzo ciekawa rzecz, bo kiedy zacząłem pracować z moimi zespołami teraz w pracy, a mam ich 11 pod sobą, zacząłem z nimi pracować, udało się w ciągu, ile? Od 1 stycznia, mieliśmy 7 bodajże, tak na dobre zaczęła się praca, bo były wcześniej święta, jakieś 2, słucham? 3 tygodnie. 3 tygodnie. Przez 3 tygodnie udało się naprawdę podnieść produktywność przez samą zmianę organizacji pracy. Mój wykład będzie troszeczkę z innej beczki. To nie będzie żaden techniczny wykład, to nie będzie żadna techniczna prezentacja. Chciałbym Wam opowiedzieć o kilku błędach, które najczęściej widuję w swoich zespołach. Problem jest w tym, że temat jest tak obszerny, że przygotowując się do niego, zidentyfikowałem 49 błędów, które ludzie popełniają, mówiąc, że pracują w Scrumie, a gdzieś tam ten ich proces ma jakieś wady. Chciałbym dzisiaj pokazać Wam tylko kilka z nich. Robimy Scruma, ale nie robimy daily. No bo przecież po co nam daily, jak nasi deweloperzy świetnie się dogadują? Po co nam w ogóle codzienna rozmowa, skoro mamy Jira, skoro mamy Redmine'a, jakiś inny system, w którym przekazujemy sobie informacje, w którym nasze zadania żyją? Po co nam daily? A w ogóle dlaczego mamy się spotykać na 15 minut? Dlaczego na 15 minut spotykając się mamy robić spowiedzi? Bo tak to mniej więcej bardzo często wygląda. Także stoimy sobie w kółku i lider bardzo często, albo Scrum Master, ty, co zrobiłeś? A ja wczoraj to i to. No dobra, ty, co zrobiłeś? A ja to i to. A ty? A ja nic, nie pamiętam. Problem jest w tym, że to wcale... No, odpowiedzcie sobie sami, jak wygląda wasze daily? Bo bardzo często, nie wiem czy wiecie, gdzieś w Scrum Guide, ale trzeba by było to na pewno sprawdzić. Gdzieś w Scrum Guide jest zapisane, że Scrum Master wcale nie musi być obecny na daily. Że Scrum Master ma dopilnować, żeby daily się odbyło, ale wcale nie musi być. Scrum Master wcale nie musi być członkiem zespołu. Znaczy jest, ale wcale nie musi być osobą kodującą, nie musi być deweloperem. Mieliśmy różnego rodzaju zespoły, w których i mieliśmy kolegę, który był Scrum Masterem i zarazem deweloperem. Miał trochę mały problem, żeby nie wykorzystywać tych dwóch ról jednocześnie, ale też mieliśmy zespoły, w których dostawaliśmy Scrum Mastera z boku. Osoby, która tak naprawdę na co dzień nie siedziała z zespołem, tylko pilnowała przestrzegania reguł przez cały zespół. No dobra, ale ja sam byłem w tym miejscu. Ja sam kiedyś uważałem, że mój kod jest najlepszy. Wcześniej byłem programistą, przez kilka dobrych lat sobie programowałem i poznałem kilka różnych technologii. I muszę Wam powiedzieć, że jak przyszedłem pracować w takim zespole, w pracy zespołowej, to wydawało mi się, że pojadłem wszystkie rozumy świata. Bardzo często wśród takich osób, które naprawdę mają taki talent programistyczny, dochodzi do takiego brzydkiego zachowania, że no, ja jestem najlepszy, wiecie co, ja to ogarnę, nie? Daj mi to zadanko, ja to ogarnę, nie chcę mi się tobie tłumaczyć, więcej mi zajmie tłumaczenie tobie niż rozwiązanie. Niestety to jest bardzo zgubne, ponieważ nie wiem czy słyszeliście, jest coś takiego jak bas hiteratio. Kto słyszał o bas hiteratio? Niewiele osób. Okej. Okay.
Boskit Factor, przepraszam. Nie, nie radzę, to Factor. No to o tym drugim. Te same osoby. W każdym razie, Boskit Factor. Co się stanie, kiedy przejedziecie autobus? Co się stanie z projektem? Co się stanie z wszystkim tym, czym ty się zajmujesz? To jest straszne z naszego... Słucham? Co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi? Powiem tak. Masz rację. To jest bardzo dobre podejście. Pytanie, czy podejście z zespołu. Pytanie, czy podejście ze strony managementu. Pytanie, czy podejście z zespołu innych osób, z którymi współpracujemy, ze strony projektu. Prokrastynacja. Kto wie, co to znaczy? Kto ma z tym problem? Dużo mniej. To jest, jako że jesteśmy ludźmi, staramy się odwlekać ciężkie rzeczy na później. Ja mam taki wykład, always be responsible for any code you write, even for fun. 2 tygodnie temu tutaj opowiadałem dla tych, co byli. I tam też opowiadałem o prokrastynacji. O tym, że odkładamy sobie ciężkie rzeczy, takie jak na przykład zajęcie się jakością, zajęcie się jakimś usprawnieniem procesu, tudzież ciężkimi zadaniami na później. A później się okazuje, że albo nie mamy czasu na nie, albo to zadanie nie zostanie wykonane. Że wrzucamy sobie do backlogu i zajmujemy się przez pierwszą część sprintu, zajmujemy się jakimiś zadankami, takimi prostymi, quick winami. A te ciężkie zadania zostawiamy sobie na ostatni dzień, a później się okazuje, że no to jest zadanko na 2 dni roboty, to ja w ogóle nawet do tego nie siadam. Bo dzisiaj mamy ostatni dzień sprintu. Słuchajcie, ten slajd. Robiłem wykład na Mobile Central Europe i był taki wielki napis na dole, no documentation. I jeszcze nie było tego Scrum Bat, nie? I gościu mi zrobił zdjęcie przy tym wielkim napisie no documentation i mówi The Agile na Twitterze, tweetnął do wszystkich, nie? The Agile ma dobrze mówi. Ja chciałem wam powiedzieć, bardzo często jest problem, że ludzie wykorzystują Agile'a, Scrama, nie wiem, Kanbana, cokolwiek, jako pretekst do tego, żeby nie robić dokumentacji. Wykorzystują to, że w Agile Manifesto jest napisane, że cenimy bardziej działające oprogramowanie niż obszerną dokumentację. Tylko wszyscy zapominają, że na samym końcu tego całego Agile Manifesto jest taka linijka, że dla nas ważnymi wartościami są te rzeczy, które są po prawej stronie, ale bardziej cenimy te po lewej. To jest niezwykle istotny element, o którym zawsze zapominamy i którym się zasłaniamy, że my nie robimy dokumentacji, bo pracujemy w Agile. Ja mam teraz zdjęcie na Twitterze, że promuję tutaj no documentation. Dlatego stwierdziłem, że będę pisał o Scrum. Pat. Co na to twój obecny pracodawca? Mój obecny pracodawca ma dokumentację techniczną, która ma 500 stron do projektu, także... Ale problem jest inny. Pracujemy nad tym, żeby analityków, których... To jest bardzo ciekawa sytuacja. Wciągamy analityków w rolę product ownerów i tłumaczenia dokumentacji technicznej ustaleń z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Pracujemy, żeby te ustalenia przekonwertować na zadania i na sposób taki, w jaki informatycy się komunikują. Na małe, rozgrumowane zadania, które zwykle nie trwają więcej niż jeden, czasami maksymalnie 2 dni, ale ja bardzo oponuję, żeby był to 1 dzień. I tak, żeby były dobrze określone kryteria akceptacyjne i żeby była ta treść z dokumentacji technicznej. I kiedy się dobrze rozpisze przypadki użycia, to proces staje nam się bardzo prosty. I deweloperzy nie mają problemu wtedy z tym analizą i przede wszystkim z wykonaniem tych zadań. I zrobiliśmy taki test, bo ja też, to będzie za chwilę, o timeboxach. Ja też zrobiłem, powiedziałem, poprosiłem ich, żeby nie przekraczali timeboxu. Pierwszy raz, jak przyszedłem do nich na planik, to tylko sobie usiadłem sobie z boku. Powiedzieli, że robią Agile. Powiedzieli, że robią Scrama. Mieli 2-tygodniowy sprint i raz tam 2 tygodnie spotykali się na cały dzień planowania. I to był Scrum. Okazuje się, że bardzo szybko udało im się, jak wytłumaczyłem im, czym się różni grooming od planningu, to bardzo szybko udało im się załapać to. I kiedy określiliśmy sobie precyzyjnie timeboxy, które mają 2 godziny przy tygodniowym sprincie, bo też jeszcze skróciliśmy sobie sprinty do tygodnia, żeby mieć czas szybciej na coś, co będzie pod koniec. Skróciliśmy sobie te sprinty i zrobiliśmy grooming. Nieprzekraczalny.
I słuchajcie, rooming trwał 2 godziny i planning trwał 2 godziny. I okazuje się, że w 4 godziny chłopacy robili więcej roboty niż na tym całym planningu, który trwał jeden dzień wcześniej. Co więcej, dzisiaj miałem przyjemność przyjść na 14 na spotkanie do chłopaków i oni tak mi mówią o 15, że oni właśnie rozgrumowali sobie trzeci sprint w przód i że oni mają problem, bo nie opłaca im się dalej grumować, bo mogą się jeszcze zmienić jakieś rzeczy i co oni mają robić, bo nie mają roboty. Wcześniej bawili się przez cały dzień tym, a teraz po godzinie mi mówią, że oni nie mają co robić i co ja im sugeruję. Powiedziałem im, dobrze wykonana robota, rozejdźcie się. Dobrze wykonana robota, rozejdźcie się. I cieszcie się z tego, że zaoszczędziliście godzinę z życia. Da się. Bardzo często widzę też zespoły, które mają problemy z estymacją. Albo wykorzystują ciąg Fibonacciego. Dzisiaj miałem też fajne szkolenie o estymacjach i o wykorzystywaniu ciągu Fibonacciego. Lub moje ulubione, koszulkowe estymata, small, medium, large. Każdy z nas wie, jakiej wielkości jest zadanie. Czy ono jest małe, średnie, czy duże? Podświadomie. Każdy, nawet wchodząc do projektu junior, może powiedzieć, że to zadanko jest niewielkie, a to zadanie wymaga od niego dużo, dużo czasu. Okazuje się, że to jest w ogóle temat na inny wykład, ale okazuje się, że przy tej estymacie dostajemy naprawdę bardzo precyzyjne określenie tego, ile zadanie będzie trwało, ile będziemy je wykonywać. A wrzucając się do estymaty tej ciągu Fibonacciego, 1, 2, 3, 5, 8, 11, 13, 21 i 40, bo 40 nie jest ciągu, ale się jeszcze tak przyjęło. I planning pokera. Bardzo często pojawiają się różnego rodzaju kłótnie, ponieważ początek tego ciągu jest bardzo ścisły. 1, 2, 3, 5. Ale końcówka jest bardzo rozbieżna. 21, 40. Przeskoki są duże. I ciężko jest dobrze wyestymować. Ten ciąg Fibonacciego powstał nie przez przypadek i on jest dobry. Tylko problem jest w tym, że zespół musi się nauczyć z niego korzystać. Zespół musi dojść do wprawy w estymacji, którą może nabyć przy tych koszulkach. I dopiero wtedy przejść do estymacji właśnie tej wykorzystującej ciąg Fibonacciego. Bardzo często to też widzę zespoły, które biorą za duże zadania. Epic Stories. W Jirze w ogóle istnieje coś takiego, co się nazywa Epic. To jest temat, który trwa więcej niż sprint. To są historyjki, które ciągniemy długim czasem. Kiedy pierwszy raz przyszedłem do analityków i powiedziałem im, że słuchajcie, zostaniecie teraz product ownerami, bo wasza rola, de facto nawet nie wiecie, że nimi jesteście, bo tak się zachowujecie. Zrobiłem im małe wprowadzenie do roli i oni mi powiedzieli, no dobra, to teraz mamy taki przypadek użycia i zróbmy z tobą historyjkę. A my, czy ten przypadek użycia ma kroki? No tak, no on ma tam was 14 kroków. To zróbcie 14 historii. Im będzie łatwiej to wyestymować. Im będzie to łatwiej podzielić to na techniczne zadania i im będzie to łatwiej zrobić. Każdy z tych zadań dopiszcie kryteria akceptacyjne i będziemy mieli piękny, fajny, spójny plan. No i moja ulubiona część Scrum, którą można implementować do innych systemów. Jeżeli ktoś nie pracuje w Scrumie, dlaczego by nie skorzystać z tego? Z retrospektywy. Słuchajcie, retrospektywa to jest cotygodniowe spotkanie, przy tygodniowych sprintach powinno mieć około 45 minut, na której dzielimy sobie kartkę na trzy rzeczy. To, co nas boli, to, co chcemy przestać robić, to, co nas boli, to, co chcemy zacząć robić i to, co powinniśmy kontynuować robić. Tydzień temu jeden z moich zespołów zaskoczył mnie tak bardzo, że nawet blog posta napisałem, bo nikt mnie jeszcze nie zaskoczył tak jak oni. Nie miałem, z tym akurat zespołem trochę mniej pracowałem. Słuchajcie, poczytali w internecie, co to jest retrospektywa. Ja im tylko poopowiadałem, że to jest fajne. Oni poczytali w internecie, zrobili taką wielką kartkę, mniej więcej takiej wielkości, przykleili na open space na ścianę i powiedzieli, to są nasze problemy. To są problemy naszego zespołu i pomóżcie nam. Drugi zespół zobaczył i wywiesił swoją kartkę obok. I wiecie co? Dwóch gości podchodzi, jak patrzy, cholera, nie? Połowa problemów mamy dokładnie takie same. Usiądźmy razem i zacznijmy je rozwiązywać razem. Razem. Transparencja. Piękna, czysta transparencja. Dzięki temu się okazało, że jeden zespół już rozwiązał jakieś problemy, które drugi potrzebuje rozwiązać.
i mogli się podzielić informacjami. Dziękuję bardzo.